sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Kultury. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Szanowni Radni, Komisja Kultury spotkała się 7 listopada w siedzibie Rady Dzielnicy 11 o godzinie 18.30. Członkowie komisji stwierdzili datę posiedzenia, przyjęli właśnie porządek obrad, stwierdzenie obecności, przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji przyjęcie pism, które wpłynęły do komisji, omówienie bieżących spraw i zakończenie obrad komisji. Protokoły przyjęte jednogłośnie, pisma, które wpłynęły, komisja przeczytała i przyjęła do wiadomości. Szczególnie komisja pochyliła się nad jednym bardzo ważnym pismem. Jest to pismo Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Skarbu do Rady i Zarządu Dzielnicy 11 w sprawie Parku Buchackiego. Proszę Państwa, wydaje się, że Park Buchacki jest coraz bliższy swojemu działaniu. Okazuje się, że tutaj stosowny wniosek o przesunięcie środków finansowych w wysokości 2 milionów złotych został złożony do Wydziału Budżetu Miasta w dniu 11 października 2012 roku. A jak Państwo pamiętają, jest to potrzebna kwota, żeby Państwo dają mogli opuścić ten stary dług. Natomiast pozostałe działki planowane są do rozliczenia w drodze zamiany gruntu. I pozostaje jedna rzecz, mianowicie zastanowić się, co dalej z tym panem. Tutaj dzięki uprzejmości pana radnego Jarosława Kajdańskiego otrzymaliśmy wydruk z Facebooka 25 października 2012 roku. Pan Bogusław Kośliwek pisze: widząc parametry wyboru, sądzę, że w pierwszej kolejności powinien być wykorzystany na lokal Rady Dzielnicy 11. To można zrobić szybko i potem równolegle walczyć o oddział Domu Kultury. Nieruchomość utrzymać trzeba będzie czy tak, czy siak, więc po co płacić dodatkowo za lokal dzielnicy? Nie płacić. No właśnie, to za chwileczkę. W przypadku oddziału Domu Kultury mamy już sprawdzone rozwiązania. Problem jest oczywiście w środkach, ale nawet w ogromnej muzei coś powinno się udać, głównie jednak ze środków dzielnicy. Proszę Państwa, komisja też się pochyliła nad tym. Ja osobiście wybrałem się na wycieczkę jeszcze raz. Zobaczyć, jak ten teren wyglądał, zrobiłem też stosowne zdjęcia. No i muszę powiedzieć jedną rzecz, proszę Państwa, że tam nie da się w tym budynku pomieścić wszystkiego. To jest budynek, można powiedzieć, dwie kombinacje takie pełne, po 150 metrów kwadratowych. To jest łącznie 300, no jest jeszcze później to poddasze. Ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że kultury piaskownica zajmuje 300 metrów, jest to dla nich takie minimum, co mają, chcieliby więcej, ale na więcej na razie nie stać. Nie wiem, jak tam połączyć lokal klubu kultury, lokal dzielnicy i jeszcze inne rozwiązania. Więc to nie bardzo jest, natomiast komisja faktycznie popiera sprawdzone rozwiązania pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Wojciecha Kośliwka. Aby w Starym Dworze na Woli Duchackiej był Klub Kultury Wola Duchacka. Budynek Starego Dworu wymaga opracowania koncepcji architektonicznej przez Dom Kultury po Dworze w celu oszacowania kosztów i potwierdzenia możliwości realizacji parteru i pierwszego piętra na potrzeby Klubu Kultury Wola Duchacka. To jest to 2 razy po 150 metrów łącznie 300. Na poddaszu mogłoby mieć swoje siedzibę Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej i byłyby pomieszczenia na wynajem w celu pozyskiwania środków finansowych. Należy także pozyskać opracowanie zagospodarowania starego parku, ponieważ obecnie jest to nie park, ale coś w rodzaju rezerwatu przyrody. Nikt nie pielęgnuje drzew i jest jeden wielki śmietnik. Brakuje parkingu, alejek i oświetlenia koniecznego dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Teren sprawia wrażenie niebezpiecznego dla dzieci i młodzieży. Stara rozodnia wymaga kapitalnego remontu, grozi zawalenie i stanowi zagrożenie katastrofą budowlaną. Są jeszcze ruiny jakichś budowli, które należałoby rozwiązać lub zagospodarować. Drugim rozwiązaniem jest przekazanie pozostanego obiektu stowarzyszeniu, jak napisałem, Szczajowic, ale nie wiem, czy Państwo pamiętacie, co byli. To tutaj było, to jest chyba stowarzyszenie Środowisko i My. Tak, Środowisko i My. Oni się jeszcze pan Alea, ale oni przykład dawali, jak dwór, który był ruiną w Czajowicach, oni za pomocą grantu, za pomocą środków unijnych postawili na niego. Ja osobiście też
widziałem na Suwalszczyźnie, jak można było przywrócić do życia stary dwór z tamtych czasów. Uzyskano środki unijne i naprawdę pięknie odrestaurowano park. To znaczy te krzaki, krzaczory, powycinali, zostawili stare drzewo, które jest momentalnie do wysiedlenia na lejki, na parking, na wszystko. I tu taka możliwość też była. I to jest to drugie rozwiązanie, że może należy jednak sięgnąć po to rozwiązanie z tego stowarzyszenia, które realizowałoby przedstawiony wcześniej w Radzie Dzielnicy 11 plan zagospodarowania i działalności. I może poproszę tu jeszcze kolegę radnego Jarka Kagańskiego, bo to jest jego dziecko. On pilnuje tego parku od samego początku do końca. Jeżeli coś powinno leć, no to proszę o uzupełnienie. Proszę Państwa, ja bardzo serdecznie dziękuję Komisji Kultury, Komisji Zieleni, Komisji Infrastruktury, która przychyliła bardzo, no tak z uwagą, no i z sercem nad tym tematem, naszym wspólnym tematem, który prowadzimy tą walkę od 5 lat. To wszystko wygląda na to, że sprawa będzie miała finansowo szczęśliwie jeszcze w tym roku. Jest już zarządzenie prezydenta miasta z datą 13 listopada o posunięciu, o stanie faktu, a o wykupu tych gruntów. No ale gdyby to obwieszczenie to, że mamy targ duchacki, na samym momencie kiedy zostanie podpisana umowa, tak, ciekawa, umowa notarialna. Na zarządzie, jeżeli pan przewodniczący, to myśmy się pochylili nad wnioskami poszczególnych komisji z wielką uwagą. Wnieśliśmy też własne uwagi do tych projektów, szczególnie do gospodarowania stanu cyfrowego, bo to będzie największy problem. Jaką praktykę kulturalną, oświatową, czy stowarzyszenie tam przenieść, że ty, jak ty, no nie zrobisz tego problemu na przyszłość. Zauważył, jest skarbowy, tak? To jest coś, co wymaga bardzo dużo środków finansowych, a dzielnica nie ma dodatkowych środków na parki parkowe, które przeciwnie dzielnicy się pieniądze zabiera, tak? 80 tysięcy na przykład gdybyśmy mieli, nie zabrano, to ona taką część z tego wyrządzi na parki. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że 28 listopada o godzinie 18 będziemy mieli otwarte spotkanie z Panem Parku Kucharskiego. Ja bardzo bym prosił serdecznie, żeby właśnie przedstawiciele komisji trzech, które mieliśmy, Komisji Kultury Zieleni i Infrastruktury, byli obecni na tym spotkaniu, żeby mogli te swoje wnioski na tym spotkaniu przedstawić. To będzie spotkanie w takim szerokim gremium, ze względu na to, że tak jakbyśmy zaczęli tą walkę o park, proszę Państwa, sama dzielnica by nie walczyła się. Gdyby nie wsparcie społeczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszeń, które byliśmy na uchwale, również posłów, wojewody w pewnym momencie. Więc jak gdyby w momencie, kiedy zamykamy tę sprawę parku Kucharskiego, to myślę, wydaje się, że nie powinniśmy pominąć wszystkich stron. Więc to spotkanie będzie powtórzone z zeszłego roku, otwarte spotkanie. I zarząd się po prostu na tym wszystkim pochyli, na tym wnioskami padły na tym spotkaniu i właśnie udzieli odpowiedzi do skarbu, który się podobno do nas wrócił z zapytaniem, jak my widzimy zagospodarowanie starego dróg. Tyle, dziękuję. Kto z Państwa radny w tej sprawie, którego to spotkanie jest? 28 listopada, godzina 18. Godzina 18. Pan radny Kagański powiedział, no tutaj zarząd się przydawał do stanowiska komisji. W moim odczuciu najbezpieczniejsze rozwiązanie byłoby zlokalizowanie tam domu kultury, bo za tym wiadomo idą pieniądze miejskie. Ja faktycznie spotkałem się z przedstawicielami tego stowarzyszenia, gdzie dobrze funkcjonują na terenie Krakowa i tych Czajowicach, faktycznie zrestaurowali ten dwór na potrzeby szkoły. Ta propozycja odnośnie zagospodarowania tych obiektów, to tak naprawdę to jest szereg takich działań społecznych proponują. No i to, czego tutaj potrzeba na tym terenie. Natomiast no, jest z tym związane pewne ryzyko, jak już wspomniałeś, no, ryzyko finansowe. No,
żeby ten dwór odnowić, żeby zagospodarować te pomieszczenia i doprowadzić je do takiego stanu, żeby tam można faktycznie jakąś skuteczną działalność społecznie prowadzić, no to trzeba dość sporo to włożyć. Ja mam pewną wątpliwość, czy to stowarzyszenie będzie w stanie udźwignąć ciężar finansowy tych koniecznych inwestycji. Natomiast myślę, że tak, że w pierwszej kolejności ja bym był za tym, żeby tam został zlokalizowany ten oddział Domu Kultury Podgórze, Kult Kultury. Jeżeli nie będzie to możliwe, z różnych względów, bo pani dyrektor Domu Kultury Podgórze no, nie podchodzi do tego aż tak bardzo entuzjastycznie, głównie ze względu na kryzys finansów miejskich, no to jest oczywiste. Są tu no to wtedy, pewnie trzeba będzie rozpocząć jakieś rozmowy z to miasto, które musiało rozpocząć rozmowy z organizacjami pozarządowymi. Ale na pewno myślę, że trzeba podtrzymać to nasze stanowisko, żeby tam została zlokalizowana ta Izba Pamięci Historii Woli Lucharskiej. To jest takie miejsce, które zawsze było punkt centralny Woli Lucharskiej. A te pamiątki przecież są i warto, żeby taką izbę uspokoić. Proszę Państwa, sytuacja na pozorom jest pozytywna, ale jest bardzo trudna, prawda? Chodzi o to, żeby nie zrobić takiej sytuacji, że 2 miliony zostało przekazane z budżetu miasta, tak? Na wykupienie tego starego dworca, tak? I żebyśmy nie byli zmuszeni w tej sytuacji, że my związkiem dzielnicy będzie też przekazać do stowarzyszenia. Tak nie możemy prowadzić działalność na gospodarczą, tak? Jeśli ma pan szansę, żeby pozyskać na przykład środki unijne, mówię, że w momencie, kiedy na przykład Dom Kultury Podgórze, ani żadna inna gminna jednostka nie chce przejąć, bo na siłę tego nie możemy zrobić. A nie możemy się postawić w takiej sytuacji, że my nie wskażemy nikogo, prawda? Nie będziemy rekomendowali szkodów, bo nie będzie, mówiąc krótko, śnieg na sali, prawda? Patrzyliśmy tyle lat i nagle się okazuje, że nie jesteśmy w stanie kogokolwiek wskazać. To jest raz. Dwa, proszę Państwa, sytuacja jest o tyle trudna, że jeżeli zarekomendujemy domu, który był duży, żeby po prostu zajął, wyszedł z obiektu szkolnego na ulicy Malborskiej, zajął stary dwór, to aktywy były tam. Wycenujemy z tego obiektu 1/3 bardzo znacznego udziałowca, prawda? Bo tam jest gimnazjum, tam jest szkoła im. Gospodyni Wodeńskiej, plus Dom Kulturowy w Podgórzu. Więc jeżeli 300 metrów powierzchni się zwolni nagle, bo Dom Kultury Osiedlowy zostanie przeniesiony tam, żebyśmy nie stworzyli takiej sytuacji, że nagle pani wiceprezydent Okońska-Barkowicz się bardzo cieszy, że jest niewykorzystany obiekt do końca szkolny, żeby raz połączył na tę swoją piękną łapkę, tak? Żeby po prostu zlikwidować obiekt. Tylko jakieś pretekstem, prawda, oszczędnościowe. Więc musimy działać bardzo ostrożnie, tym bardziej, że jest to szkoła przecież z tradycjami. Najstarsza staje się szkoła w naszej dzielnicy, tak gimnazjum przy ulicy Malborskiej. No i byłoby bardzo źle, gdyby powstaje par, Dom Kultury ma swoją siedzibę, a dochodzi do likwidacji szkoły na Woli Maski. Więc po prostu dlatego bardzo dziękuję się Komisji Natury Podgórza, a szczególnie bardzo proszę o udział Wola, prawda, w tych pracach nad Parkiem Kucharskim, ponieważ Państwo znacie tam najlepiej tą sytuację, która panuje na Woli Maskiej, żeby tutaj bardzo pozytywne stanowisko, 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 bardzo
terenie, ale myślę, że sytuacja gimnazjum jest w nieco jaśniejszych barwach, mam nadzieję osobiście. Oczywiście taka troska jest potrzebna i tutaj uważać, Ja mam pytanie, czy na tym spotkaniu 28 będzie można zobaczyć plan? No bo w ogóle nie wiemy, jakie tam są pomieszczenia. Żeby się zastanowić na to, bo ja mam taki pomysł, żeby tam stworzyć tak zwane dzienne, w jakiejś części, może na parterze, dzienne warsztaty dla osób niepełnosprawnych. To jest problem w ogólnie pojętej dzielnicy Podgórze, że nie ma gdzie takich warsztatów prowadzić i mam kontakt z rodzicami, którzy byliby zainteresowani tym, żeby mogli jako stowarzyszenie prowadzić właśnie tam dla swoich dorosłych dzieci, które wyszły z okresu edukacji, tak zwane warsztaty, czy jak to się nazywa, klub aktywności, bo to też byłby jakiś pomysł, tylko że czy będzie można zobaczyć po prostu jaki jest plan w ogóle tego budynku, no bo no, trochę to jest dziwne, że my mówimy o Parku Duchackim, a nie mamy żadnej mapy tego tak zwanego Parku Duchackiego. Mówimy o tym, że budynek jest wycenny na 200 tysięcy, a nie mamy planu tego budynku. 2 miliony, prawda? 2 miliony, a nie wiemy w ogóle, jakie tam są pomieszczenia rzeczywiście, prawda? Nie był nigdy wystawiony. Mogę zobaczyć? Bardzo proszę o spokój. Rozumiem, że pan przewodniczący Sarnecki skończył. Pani radna. Nie było w pytaniu dyrektora. To i ona mogłaby się wypowiedzieć na temat chęci lub niechęci przejęcia, bo kierownictwo nie ma takich sprawy, nie ma takiej decyzyjności, prawda? Ma szereg większy, nie może tego zrobić. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Wiecie Państwo, że w ubiegłym roku chyba zaczęła się ta cała akcja z migracją też domów kultury, znaczy z przekształcaniem i przekazywaniem ich stowarzyszenia. Ale młodzieżowe? To nie dotyczy tych zawodowców. Nie są zawodowe tylko w środku? No dobrze. Na razie już młodzieżowe, potem może z miejskich, no różnie. Nie wiem, bo w każdym razie wydaje mi się, że to jest, że taka jest tendencja, żeby właśnie gmina chce z siebie jakby to objął kosztem zwrócić na społeczeństwo, w sensie stowarzyszenia, więc to nie wydaje mi się, że jest właśnie dla nas szczególnie niebezpieczne, no ale nawet wydaje mi się, że oni mogliby zarządzać. Oczywiście, gdyby były pieniądze na ceremoniowanie, utrzymanie tego, zagospodarowanie, to jasne, że to wina. No ale sytuacja jest jeżeli można odpowiedzieć, to może zacznę od pani radnej Kiewskiej. Tak jak mówimy, zaproszone są wszystkie strony. Szanowni Państwo, naprawdę proszę o spokój, bo szanujmy się na ten. Jeżeli tutaj jest potrzeba, ja ogłoszę przerwę, możemy też sobie spokojnie porozmawiać. Natomiast głos ma teraz pan Dziękuję. Proszę Państwa, na to spotkanie otwarte są zaproszone wszystkie strony, które nas wspierały, ale również nawet wszystkie strony, które są potencjalnymi jak gdyby beneficjentami, tak mogłybyś. W Parku Duchackiego jest Stary Podwór. Więc oczywiście Dom Kultury nie jest podwórny. Rok temu pani Krybelska tylko dostała zaproszenie, gdzie rok nie dostała. Ja idę na dyżurze, będę dzwonił do wszystkich tych, których zaprosiłem, żeby mi o tym przypomnieć. W postaci, jeszcze tam dzwoniłem w postaci tych różnych dokumentów. Tych dokumentów pana radny Sarneckiej, które są do rządu w teczce Parku Duchackiego, ze szczegółowym planem, jaki to jest teren, jeśli chodzi o teren zielony, a musi pan również zapoznać, bo pan przewodniczący Komisji Kultury, z panem protokołem ze spotkania naszego zeszłorocznego, gdzie pan radny podobnie opisuje, jaka jest powierzchnia, jaki jest stan, czy to trzeba
dla Petrarki. Znaczy całkowicie nie jest tak, że nie jest tak, że nie jest tak, że które prowadził mnie działalność charytatywną, świetlicową, więc ta forma poznania świetlicy dla osób nie tylko z Wołomi w Francji, ale w samej świetlicy w ramach tego stowarzyszenia mogła to być. I to jest odpowiedź na nasze pytanie. Nie, ktoś z Państwa radny jeszcze? Przepraszam, że drugi raz. Czyli nie, to jest chyba w pewnym zdaniu, gdzie będą się kogoś kultury, tak? Będzie też zaproszony. Tak, nie zaproszony. Mówił po prostu jeszcze raz na naczelnym, żeby pan przyszedł tutaj zobaczyć. Nie, tak powinien być dla dzielnicy, no co wy robicie? To jest plan nie nasz, tylko to jest plan własny. Mamy plan, jak trzeba. Nie rozumiem tego. Mamy decydować o tym, jakie dajemy propozycje na temat czegoś, czego nie ma. Nie mamy planu, więc naprawdę to jest deliberowanie o Księżycu. No nie, więc to jest śmieszne i niepoważne. Pan może będzie rozmawiał o Księżycu, ale ja nie. No to pokaż mi plan, to będziemy rozmawiać. Szanowni Państwo, ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania związane z działalnością kultury, z kwestią Parku Kucharskiego? Ktoś jeszcze chciałby zabrać? Nie widzę. Pan Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja może odpowiem panu Sarneckiemu, dyrektorowi właśnie gminy Piaskownica. Plan powstał w momencie, kiedy była decyzja o tworzeniu. To właśnie dzięki pani dyrektor Tytko, to Klub Kultury Podgórze zlecił architektowi koncepcję. Dlaczego? Dlatego, że według mojej oceny bryła budynku jest dobra, natomiast wewnątrz się nie bardzo nadaje na Klub Kultury, bo jeżeli to jest mieszkanie i tam są pokoje, a wiadomo, że Klub Kultury potrzebuje jedną wielką salę. Małe też musi być na różne pracownie, ale jedną dużą, gdzie mogą być przedstawienia, występy, koncerty jakieś. I tam musi przyjść architekt, który skarży wytrzymałość wszystkiego stropu i powie, tu można te ścianki działowe wyburzyć, tu filar zostawię, tu to, z tego się da zrobić tak, a nie inaczej. I wtedy pan będzie miał ten plan. Natomiast wcześniej no, planu nie będzie, bo w tej chwili jest tylko i wyłącznie plan budowlany taki jak ma właściciel. To jest wszystko w tym temacie. Dobrze. W takim razie...